Posiadałem szacunek swoich rodaków. Moja kariera była niezagrożona. Trzeci powód to rodzina. Ucieczka z dzieckiem i z żoną równała się samobójstwu, ponieważ zgodnie z prawem, tym przykładem hipokryzji prawa, które cytowałem wcześniej, indyjska policja po ujęciu ma obowiązek odstawić mnie do KGB, co oznaczałoby nie tylko koniec ucieczki, ale prawdopodobnie śmierć. Nie mogłem też tak po prostu zabrać ze sobą żony, ponieważ nie wiedziała do końca, czym się zajmuje. Miała jakieś ogólne pojęcie, lecz nie zdawała sobie sprawy z charakteru mojej pracy dla KGB. Byłaby w wielkim szoku, gdybym nagle ulokował ją w moim vanie i zawiózł do ambasady amerykańskiej lub w inne podobne miejsce. To byłoby zbyt niebezpieczne. Musiałem więc uciec w taki sposób, aby moja ucieczka wyglądała jak typowe zaginięcie. Często dochodziło do zaginięcia, kiedy sowiecki agent po prostu znikał lub ginął w czasie akcji, albo też z powodu zaangażowania i bliskim kontaktom Sowietów z radykałami. Zdarzało się, że agent ginął także z rąk samych marksistów. Miało to miejsce w wielu krajach Afryki, kiedy to był zabijany przez samych mieszkańców Afryki i to nie dlatego, że nienawidzili marksizmu, leninizmu, ale dlatego, że niezwykle łatwo przychodziło im pociągać za spust. Jeżeli dało się im do rąk karabiny maszynowe, to robili z nich użytek. Niektórzy Rosjanie nie dbali w wystarczający sposób o swoje bezpieczeństwo i ginęli podczas wymiany ognia między zwalczającymi się ugrupowaniami tzw. ruchów wolnościowych. Postanowiłem więc, jak mówiłem, przyglądać się subkulturom. Uznałem, że będzie to prawdopodobnie najlepszy sposób na zniknięcie. Nawiązałem znajomość z postacią po lewej, to ten bosy amerykańskich hippies. Zajęło mi sporo czasu na dokładne przestudiowanie ich trybu życia, po to, aby wtopić się w ich społeczność. W końcu, gdy to zrobiłem, fotografię z moją podobizną zamieściła większość indyjskich gazet z obietnicą nagrody w wysokości 2000 rupii za informację o miejscu mojego pobytu. Szukali jednak niewłaściwej osoby. Szukali młodego sowieckiego dyplomaty ubranego w białą koszulę i krawat, a więc, tak jak wyglądałem przed ucieczką. Nikomu nie przyszło do głowy, że sowiecki dyplomata byłby na tyle szalony, aby dołączyć do komuny hipisów. To pan? Tak. Podczas podróży przez Indie z objawami palania haszyszu. Tak więc zrobiłem to iście w stylu hollywoodzkiego filmu akcji. Pod nosem KGB na lotnisku w Bombaju, wsiadłem w samolot i poleciałem do Grecji, gdzie zostałem przesłuchany przez CIA. To już są wszystkie slajdy. Wobec tego możemy wyłączyć projektor. To bardzo interesujące. Wspomniał pan wcześniej o przewrocie ideologicznym. To jest termin, którego wielu Amerykanów nie rozumie. Kiedy Sowieci mówią o przewrocie ideologicznym, to co mają na myśli? Przewrót ideologiczny oznacza proces, który jest legalny, jawny i otwarty. Każdy może go zobaczyć na własne oczy. Amerykańskie mass media nie kryją się z nim. Wystarczy odetkać uszy, otworzyć oczy i patrzeć. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Nie ma to nic wspólnego ze szpiegostwem. Wiem, że wywiad, szpiegostwo wygląda bardziej romantycznie i przy okazji przynosi większe zyski od reklamodawców. Dlatego zapewne wasi hollywoodzcy producenci są tak zakręceni na punkcie filmów w stylu Jamesa Bonda. W rzeczywistości szpiegowanie to nie jest zajęcie, któremu KGB poświęca najwięcej uwagi. Zarówno moim zdaniem, jak i zdaniem wielu podobnych mi rangą uciekinierów, zaledwie 15% czasu, pieniędzy oraz zasobów ludzkich przeznacza się do realizowania celów wywiadu. Pozostałe 85% służy nadzorowaniu powolnego procesu, nazywanego przez nas przewrotem ideologicznym albo strategią małych kroków lub wojną psychologiczną. Oznacza on plan zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości przez każdego Amerykanina do tego stopnia, że mimo dostępu do informacji żaden z nich nie będzie w stanie wyciągnąć rozsądnych wniosków w sprawach dotyczących obrony ich samych, ich rodzin, społeczeństwa i kraju. Jest to potężny i bardzo powolny proces prania mózgów, dzielący się na cztery podstawowe etapy. Pierwszym jest faza demoralizacji, zajmująca od 15 do 20 lat. Dlaczego tyle?
Ponieważ właśnie tyle czasu zabiera wyedukowanie jednego pokolenia studentów we wrogim kraju, wystawionych na ideologię wroga. Innymi słowy, marksizm i leninizm jest zaszczepiany w młodych umysłach co najmniej trzech pokoleń amerykańskich studentów, nie będąc przy tym podważany czy równoważony przez podstawowe wartości amerykanizmu czy amerykańskiego patriotyzmu. W rezultacie większość studentów, którzy ukończyli naukę w latach 60., zajmuje obecnie kluczowe stanowiska w rządzie, służbach publicznych, biznesie, mass mediach oraz edukacji. Jesteście na nich skazani. Nie możecie się ich pozbyć. Oni zostali skażeni i są zaprogramowani na myślenie w konkretny sposób i reagowanie na pewne bodźce zgodnie z określonymi wzorcami. Nie możecie zmienić ich umysłów. Nawet jeśli skonfrontujecie ich z prawdziwymi informacjami, nawet jeśli udowodnić się, że białe jest białe, a czarne jest czarne, i tak nie będziecie w stanie zmienić ich podstawowego sposobu postrzegania oraz logiki, zgodnie z którą się zachowują. Ów proces demoralizacji już się dokonał i jest nieodwracalny. Ażeby usunąć tych ludzi ze społeczeństwa, musielibyście poświęcić kolejne 20 albo 15 lat na wykształcenie nowego pokolenia, nastawionego patriotycznie i hołdującego zdrowemu rozsądkowi, które działałoby w interesie społeczeństwa amerykańskiego. Czy ci ludzie, którzy, jak pan twierdzi, zostali zaprogramowani i podstawieni, zaś obecnie sprzyjają otwarciu na sowiecką ideologię, byliby przerażeni dokonującą się w ZSRR eksterminacją? Na pewno większość z nich tak. Powodem będzie po prostu psychiczny szok, którego doświadczą, gdy w przyszłości zobaczą, jak w praktyce wygląda wspaniałe społeczeństwo oparte na społecznej sprawiedliwości i równości. Reakcją będzie oczywiście oburzenie i frustracja. Reżim marksistowsko-leninowski nie toleruje takich ludzi. Naturalnie zostaną oni zaliczeni w poczet dysydentów. W przyszłych marksistowsko-leninowskich Stanach Zjednoczonych nie będzie miejsca dla dysydentów. Póki co w USA dysydent albo człowiek krytykujący Pentagon może być popularny jak Daniel Ellsberg lub obrzydliwie bogaty jak Jane Fonda. W przyszłym stroju tacy ludzie zostaliby zmiażdżeni jak chrabąszcze i nikt nie miałby zamiaru płacić im za ich szlachetne idee powszechnej równości. Oni tego nie rozumieją, a poznanie tej prawdy byłoby dla nich oczywiście wielkim szokiem. Proces demoralizacji dokonujący się w Stanach Zjednoczonych w zasadzie zakończył się już powodzeniem. Spoglądając na 25 ostatnich lat, można powiedzieć, że sukces przerósł oczekiwania, ponieważ demoralizacja objęła sfery, o których wcześniej nawet nie śniło się towarzyszowi Andropowowi i jego ekspertom. Większość tej pracy wykonali sami Amerykanie dla Amerykanów. A stało się tak za sprawą braku moralnych standardów. Jak wcześniej wspomniałem, dostęp do informacji przestał już cokolwiek znaczyć, bowiem osoba zdemoralizowana nie będzie w stanie ich docenić i przestanie przywiązywać wagę do faktów. Nawet gdyby została zalana strumieniem potwierdzonych informacji, dokumentów, obrazów, albo gdyby została siłą zabrana do ZSRR, gdzie pokazano by jej obozy zagłady, nie byłaby w stanie uwierzyć, aż do chwili, w której ktoś kopnąłby ją w jej tłusty tyłek, jednak nie wcześniej. Na tym właśnie polega tragizm sytuacji ludzi zdemoralizowanych. Zasadniczo Ameryka ugrzęzła w demoralizacji. Nawet jeśli w tej chwili zacząłby pan kształcić nowe pokolenie Amerykanów, rozwiązanie węzła, zideologizowanego postrzegania rzeczywistości oraz przywrócenie normalności i patriotyzmu zajmie panu od 15 do 20 lat. Następną fazą jest destabilizacja. W tym przypadku sabotażysta nie zajmuje się pańskimi poglądami ani modelami konsumpcji. Nie obchodzi go, że niezdrowo się pan odżywia i staje się tłusty. Etap destabilizacji narodu trwa zaledwie od 2 do 5 lat. W tym czasie na celowniku znajduje się gospodarka, polityka zagraniczna oraz obronność kraju. Wpływ ideologii marksizmu jest szczególnie widoczny w tak decydujących dziedzinach jak obrona i gospodarka.
Jeszcze 14 lat temu, gdy przybyłem do tego zakątka świata, nie uwierzyłbym, że proces ten będzie przebiegał tak szybko. Następną fazą jest kryzys. 6 tygodni wystarczy, aby przywieźć państwo na skraj kryzysu, co obserwujemy obecnie w Ameryce Środkowej. Potem zaś następuje, poprzedzony dużymi zmianami w strukturze władzy i ekonomii, tak zwany okres normalizacji, który może trwać długo. Normalizacja jest cynicznym terminem stworzonym przez sowiecką propagandę, gdy sowieckie czołgi wjechały do Czechosłowacji w 1968 roku. Towarzysz Brażniew powiedział, teraz sytuacja w bratniej Czechosłowacji została znormalizowana. Taki los czeka Stany Zjednoczone. Jeśli pozwolicie tym kretynom doprowadzić wasz kraj do kryzysu, obietnicami wszelkich dóbr i nastaniem raju na ziemi, destabilizowaniem waszej gospodarki, zniszczeniem wartości stojących za konkurencją wolnorynkową i ustanowieniem w Waszyngtonie rządów Wielkiego Brata z ludźmi pokroju Waltera Mondela w roli dobrotliwego dyktatora.